Kalety chcą przejąć od PKP dworzec kolejowy. Zaniedbany budynek niszczeje, a władze Kalet chciałyby go wyremontować. Żeby jednak ubiegać się o zewnętrzne finansowanie na inwestycje, miasto musi mieć tytuł prawny do budynku. A na razie go nie ma. Chcielibyśmy go wyremontować, chcielibyśmy go ratować jako zabytek, chcielibyśmy nadać mu nową funkcję, chcielibyśmy tam zrobić oprócz jakiegoś centrum przesiadkowego, chcielibyśmy tam zlokalizować miejską bibliotekę publiczną, chcielibyśmy tam zrobić jakieś centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Do Kalet z aglomeracji miejskiej bardzo dużo przyjeżdża turystów z rowerami. Burmistrz Kalet wystąpił już do PKP z wnioskiem o użyczenie budynku. Na razie jednak nie zapadły żadne konkretne decyzje. Obecnie jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z miastem Kalety w sprawie podpisania umowy długoterminowej dzierżawy dworca w tej miejscowości. Umowa pozwoli na zagospodarowanie dworca przez samorząd wedle jego potrzeb, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych. Jeśli miasto przejęłoby budynek, na dworcu doszłoby do dużych zmian, dlatego że w najbliższym czasie sporą inwestycję kolejową planuje tam też PKP PLK. Dokumentacja projektowa poprzedzi inwestycje, której efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi, czyli po linii kolejowej nr 131 łączącej województwo śląskie i porty morskie. Planowane jest przebudowa stacji i przystanków, m.in. stacji Kalety. Projektowane jest przejście podziemne, które zastąpi kładkę. Planowana jest także budowa wind. Prace projektowe mają potrwać do pierwszego kwartału 2024 roku. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować inwestycja.